These walls are making me claustrophobic. Whoa! Did you see those reeds move? There's something huge under there! You better get going! Uhuhu, okej. Bardzo walczymy tutaj sobie z tym. I gramy tutaj sobie z losem, jak to mawiają. Nie no, całkiem nawet teraz idzie. Nie wiem czemu czasami chcę powiedzieć na tego komara, że o, patrzcie, bzit przyleciał, albo moskito, nie, z Raymana, ale nie mieszajmy tutaj Raymana z Slyem. No, widzę, że tam butelki jeszcze mamy. Wow, 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 wow. Fajne też jest to, że te butelki mają ten znak zapytania, bo to zawsze mi się z Crashem kojarzy. Patrzcie, widzicie, nawet w Crasha nie muszę grać, żeby tutaj Crash był wspominany, albo Crash. W sumie lubię raz mówić na to Crash, raz mówić na to Crash. Crash, kurde. Patrzcie, jakie piękne synchro, że jeszcze... Fuck, dobra, to nie było piękne synchro, bo to spowodowało... A może jednak? Nie! Teraz nie było piękne synchro, teraz to było piękna śmierć. O Jezus Maria, zapomniałem, że tego potwora uwolniłem. Szlak by to jasny trafił go. Dobra, uciekamy szybko. Butelki trzeba zbierać. Szybko, oj, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Szybko, 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 szybko. Okej, okej. Co to gówno umie latać? Nie! Szybko, szybko, ratuj się! Matko Bosko, nigdy więcej. Dobra, najpierw save. Press the circle to enter the vault code. I had to overcome some personal demons to get the answer to this one. Try 4, 4, 4. Ha, to lightowe, same czwórki. Dawaj Bentley, może kiedyś trafimy w totka. 49%. Nice. Co tutaj będziemy mieli za kolejną stronę? These are the blueprints to Miss Ruby's production facility. I'll pipe this information into your binoculcom. Use it to find breakables and clues nearby. No, chyba pani Miss Ruby chciała przeszkodzić tam rodzinie Slya, potomkom Slya, bo tam nawet o niej wspominka była. O, i 50%! Mamy już połowę gierki za sobą, moi drodzy. A to dopiero trzeci rozdział, trzecia lokacja, trzeci świat. I 50 minut na liczniku. Widzicie, to jest też w sumie trochę zaleta Slya, aczkolwiek też troszeczkę wada, bo jednak po tej gierce trochę spodziewacie się, że będzie ona trochę dłuższa. Jak sami zresztą widzicie, te poziomy nie są jakoś super wielkie, super długie. One są dosyć krótkawe i to jest troszeczkę minus, jeżeli chodzi o Slya jedynkę. No ale nic nie można na to poradzić, że tak powiem. No tak jest i już, że tak powiem. Trzy poziomy mamy już zaliczone, tak na dobrą sprawę, bo tutaj, tutaj i tutaj mamy zaliczone, więc warto byłoby pójść teraz może trochę w inne rejony i zobaczyć, czy czasem tutaj nigdzie nie ma czegoś. A już widzę, że tam coś jest, więc let's do this shit, jak to mawiają. Fuck! Okej. Ej, tutaj też byłem.
Tak, bo tutaj przyszedłem, faktycznie. Myślałem przez chwilę, że to jest nowy poziom, ale zapomniałem, że ja tędy przyszedłem. Czyli idąc tym tokiem, muszę iść teraz w tamtą ścieżkę, którą odblokowałem, czyli tutaj. Bo tam, tam jeszcze mnie nie było i tam są raczej już poziomy, które będę musiał robić. Looks like this is some kind of giant voodoo egg beater to stir up that unsanitary mess. If I can unlock the cauldron's lid, I might be able to thrash their production and build up enough steam pressure to get launched up to Ruby's skull temple. Okay, sounds like we've got a plan. To get around that thing, try moving in the shadows made by the masks so that the guards won't see you. Okej. Widzę, że tutaj mamy dużo kluczy, znaczy dużo kudek, co oznacza, że właśnie tutaj będziemy mieli gdzieś confrontation. Descent into danger. Okej. Zobaczmy, gdzie teraz zostaniemy przeniesieni. 40 tych buteleczek. Okej, więc taka całkiem przystępna liczba. Już mamy tutaj 3 zniszczone, więc green waterfall overflowing of bones and body parts. I'm telling you, the health department's going to come down big time on this dump. Ja pierdzielę, ale to głupie było. Myślałem, że się tam dostanę. Fuck. Dobra. Zostało to uniknięte w miarę. Tam widzę, że mnie zauważył dupek. Ale my się spokojnie, zaraz to zajmiemy, ty czubku, ty. Co ty myślisz, że z debilem masz do czynienia? Okej, dobra, masz z debilem do czynienia. Dobra, nie wiem szczerze, jak tam się dostać, więc spróbujmy może tam górą jednak. Bo może górą trzeba będzie się tam dostać. Jezus Maria, co to jest? Oh man. Co to mnie teraz atakuje? Dobra, never mind. Tu mamy checkpoint, więc całe szczęście nasze zasrane. Wiecie co? Ja bym może jednak w dół zleciał. Może tam jakaś buteleczka była. Nie, nie, tam bagno jest. Fuj, tam fuj bagno jest. Brzydkie bagno. Czyli po prostu brzydkie, innymi słowy. Dla osób, które chcą mnie tutaj wyjaśnić, że niepoprawnie mówię. Ja to celowo mówię niepoprawnie. No i teraz jesteśmy u góry i faktycznie ty. Czy jednak w tamtą stronę polecimy do tamtych buteleczek, więc niepotrzebnie wtedy próbowałem w te kolce się wpierdzielać. Okej. Patrzę teraz na to wszystko i mówię sobie, ja pierdzielę, kiedyś to było. Znaczy co? Tak by Zakolak powiedział. Ja to myślę, żeby zrobić tak, żeby teraz zaraz zrobić łombo combo i spaść w dół. Na tamtych frajerów. O, świetnie. Znaczy do tamtego frajera w tym wypadku. No, mamy połowę buteleczek już. Teraz spadniemy w jego stronę. Ła! I jeszcze życie dostałem. To się dopiero nazywa wygryw. I wszystkich mamy tutaj wybitych, więc możemy teraz śmiało robić edyt i widzieć się z wami z powrotem na samej górce. No i jesteśmy z powrotem. I teraz... Ooh,
A to ci dopiero, kurde. No ładnie. Tyle butelek obok siebie? No, no, no. Teraz niech mi proszę tylko to rusztowanko zleci. To byłbym bardzo wdzięczny, nie powiem, że nie. Ale zapewne tak się nie stanie, więc będę musiał znowu kombinować na setki tysięcy na setki tysięcy, jakby, można by powiedzieć, sposobów. Więc poczekajcie jeszcze chwilę. I jest, i myk. Wszystko mamy zebrane, wszystko mamy zdobyte. Teraz próbujmy jakoś tędy przejść, bo może tutaj jakieś buteleczki będą czy coś. A jak? Wiedziałem. Mój szop praczowy węch mnie nie ten nie zawiódł tym razem. Czy tam butelka wpadła? A tu już mamy końcówkę poziomu. Trochę szkoda z jednej strony, że te poziomy są takie krótkie, ale no. Nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. Czasami musi być krótko. Zwięźle i na temat. Dobra. Nie będę tego komentował. Znowu ten sam patent z tymi. Z tym ogniem. No i dobra, i co, to tyle? A, i teraz dalej tutaj musimy lecieć. Hehehe. A co? Już wszystko mamy. Pięć, siedem L? Lol? Co to jest za kombinacja? Mind-bending! It's Matthew De La Coupe's perpetual slow motion technique! With this move, you can slow down time whenever you want! Not just while jumping! Hold down the triangle button to use it. Kolejna jakaś umiejka, widzę. Slow. Slow slapper. Slow slapper, kurde. Może teraz powolutku chodzić. O kurde. Ale patent dobry. To mnie się podoba. I 52%. 52% normalnie. A mamy godzinkę już i 3 minuty sesji, więc to też jest całkiem dobry wynik. Nie powiem, że nie. No i dobra, to co? Skoro mamy już kolejny poziom za sobą.